Cześć, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy na ten temat, o który często tu również pytacie. Czy policjant odpowiada za fałszywe oskarżenie? Zapraszam na odcinek. Proszę Państwa, jakby na samym początku tego materiału, odpowiadając na to pytanie, tak jak najbardziej policjant odpowiada za takie fałszywe oskarżenie, co więcej, może odpowiadać nawet za inne rzeczy. To jest akurat określone w kodeksie karnym, chociażby od artykułu 233 kodeksu karnego, dotyczących właśnie składania fałszywych zeznań, zgodnie z którym kto składając fałszywe zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Więc no, proszę Państwa, to jest najczęściej przepis stosowany w takim przypadku, gdy powiedzmy już na przykład zeznaje taki policjant przed sądem na temat powiedzmy okoliczności zatrzymania czy w związku z podjętą interwencją. Więc jeżeli by na przykład zeznawał no nieprawdę i by się okazało, że interwencja miała faktycznie inny przebieg niż to, no powiedzmy sobie opisał w tej notatce służbowej, no to oczywiście może odpowiadać z tego artykułu i jak najbardziej były takie wyroki skazujące policjantów. Również policjant mógłby na przykład odpowiadać z artykułu 234 kodeksu karnego, zgodnie z którym kto przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega karze grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Z tym, że tutaj trzeba powiedzieć, że fałszywym oskarżeniem nie jest to, że na przykład taki policjant, kierując wniosek o ukaranie do sądu, ma inną interpretację przepisów niż powiedzmy ten obwiniony. Oczywiście, o ile tutaj nie fabrykuje się dowodów, dołącza się uczciwie wszystkie dowody i opisuje się w wniosku o ukaranie ten stan faktyczny, jaki rzeczywiście miał miejsce, to nie można mówić o żadnym fałszywym oskarżeniu w tym wypadku. Kto przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi kieruje przeciwko określonej osobie ściganie o przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, albo w toku postępowania zabiegi takie przedsiębierze, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Czyli przykładem takiej odpowiedzialności chociażby z tego artykułu 235 jest na przykład wymuszanie zeznań na takiej osobie podejrzanej, żeby na przykład tą przyznała się do winy. Albo żeby po prostu no, sama o wykroczenie czy takie przestępstwo się oskarżyła. Chociaż, no, proszę Państwa, też najbardziej bym tutaj zwracał jednak na ten artykuł 236 kodeksu karnego. Kto zataja dowody niewinności osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. No proszę Państwa, w tym akurat najbardziej takim klasycznym, klarownym przykładem jest to, że na przykład jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego w przypadku wykroczeń, czy w przypadku dochodzenia lub śledztwa, w przypadku przestępstw, dołączane są na przykład dowody, które miałyby świadczyć o winie, czy o właśnie braku możliwości powiedzmy karania za ten czyn, a one nie są dołączane odpowiednio do wniosku o ukaranie, czy do aktu oskarżenia. A z takimi przypadkami, no niestety dosyć często ma miejsce, zwłaszcza w przypadku wniosków o ukaranie. No i proszę Państwa, no i dobrze, no i co się dzieje oprócz tego, że tutaj może być na przykład oni, którzy powiedzieli, a pewnie będzie grzywny albo zawias. Otóż nie, proszę Państwa, w przypadku właśnie wydania przez sąd takiego wyroku skazującego, dodatkowo sąd może orzec o zakazie wykonywania na przykład takiego zawodu policjanta na ileś tam lat. A sąd może to zrobić właśnie na podstawie artykułu 41 kodeksu karnego, zgodnie z którym sąd może orzec zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu, jeżeli sprawca nadużył przy popełnieniu przestępstwa stanowiska lub wykonywanego zawodu, albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. No i proszę Państwa, mniej więcej tyle w tym temacie, a ja tymczasem pozdrawiam.